W tym zadaniu musimy wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty A o współrzędnych minus 4, 3 oraz B o współrzędnych 8, 7. Żeby to zrobić, to my na początku napiszemy sobie równanie prostej w postaci kierunkowej ze współczynnikami A oraz B, czyli Y równa się AX plus B. No i gdybyśmy teraz wyznaczyli te współczynniki A oraz B, to mielibyśmy gotowe równanie naszej prostej. Nas nie pytają o całe równanie, tylko o ten współczynnik kierunkowy A. Czyli przede wszystkim skupimy się na tym, żeby wyliczyć, ile jest równa literka A. No i to zrobimy w ten sposób, że do tego równania prostej na początku pod x i pod y podstawimy współrzędną x-ową i y-ową punktu A, ponieważ punkt A ma należeć do tej prostej i otrzymamy jedno równanie z literkami A oraz B, a następnie analogicznie podstawimy współrzędne punktu B do tego równania, otrzymamy drugie równanie, układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi i z tego układu wyliczymy, ile jest równy współczynnik A. No to do dzieła. Podstawiamy najpierw współrzędne punktu A do tego równania prostej, czyli pod Y współrzędną Y-ową, czyli 3 równa się, no i pod X współrzędną X-ową minus 4, A razy minus 4 to będzie minus 4A plus B, no i teraz tak samo dla punktu B. Siódemkę podstawiamy pod Y, czyli mamy 7 równa się i ósemkę pod X, czyli będzie 8A plus B. No i z tego układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi teraz musimy wyliczyć literkę A. No i żeby to zrobić, to może na przykład pomnożymy sobie pierwsze równanie stronami przez minus 1. Dzięki temu otrzymamy przeciwne współczynniki, przeciwne znaki przy literkach przy niewiadomej B. No i dodamy równania stronami i niewiadome B zredukują się. Czyli po przemnożeniu pierwszego równania przez minus 1 otrzymamy minus 3 równa się, wszystkie znaki zmieniają się na przeciwne, czyli mamy tu minus b, drugie równanie przepisujemy bez zmian, 8a plus b, no i teraz dodajemy te równania stronami, minus 3 plus 7 to będzie plus 4, to się równa 4a plus 8a, 12a, no i b redukują się bez nika, otrzymujemy równanie z samą niewiadomą a, no i teraz dzielimy to równanie stronami przez współczynnik stojący przy a, czyli przez 12 i otrzymujemy, że a jest równe 4 podzielić na 12, czyli 4 dwunaste, co można jeszcze skrócić, podzielić licznik i mianownik przez 4 i otrzymamy wynik 1 trzecia. Czyli nasz współczynnik kierunkowy jest równy 1 trzecia, czyli poprawna jest odpowiedź D.